kończy się 8. kadencja Rady Miejskiej Leszna, a te zdjęcia przejdą do historii. Leszczyńscy radni spotkali się na ostatniej sesji przed wyborami 7 kwietnia. W 2019 roku cieszyliśmy się remontem budynku po dawnych koszarach na ulicy Dąbrowskiego. Teraz dach jest do wymiany. To był radosny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 12. Uczniowie cieszyli się z otwarcia boiska do gier. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie ma na koncie kolejną publikację. To książka Leszno ma głos. Głos leszczyński 1920-1939 Kamili Szymańskiej. W Poniecu edukowano o wodzie. Była to trzecia edycja wydarzenia realizowana w przypadający w marcu Światowy Dzień Wody. Program 31 Dni Śmigla ogłoszony wśród zaproszonych artystów Sarah James, Mezo i Golec Orkiestra. Trwają zapisy na rekreacyjny marsz Nordic Walking, na który zaprasza gmina Bojanowo. Miejski Zakład Budynków Komunalnych ogłasza 4 kwietnia negocjacje na wynajem lokali użytkowych.